stoją koło mnie. Także mi tu jest bardzo miło i sympatycznie. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy na początek, że tyle osób zaszczyciło nas swoją obecnością podczas 13. edycji Karpackiej Wielkanocy. Jak będzie mowa w dniu dzisiejszym, składać się ona będzie z dwóch części. Dzisiejsza jest pierwsza część tej Karpackiej Wielkanocy, omówienie tradycji, zwyczajów, obrzędów. Program artystyczny, piękny, przygotowany, a jutro o 8.30 wystawa twórczości plastycznej w GOKU, Gminnym Ośrodku Kultury w Forkówce. Proszę Państwa, dzisiaj widziałem tę wystawę, jest przepiękna, ale to powiem później.
Papier, co było pisane, każda ma oczy malowane, na krapiane, każda ma uśmiech kolorowy. Śliczna malowanka, śpiewam sobie, tkacie sobie odszane kolanka. Wesoły nastał dzień, zadźwięczały dzwony, kołem wolweczki jak pianek zielony. Długie mam usy, ogonek mały, psy, tym jestem bardzo nieśmiały. Biegnę w tę stronę, niosę owiec zielony. Jestem barwanek cukrowy, cukrowe mam różki i biegnę przerwoczone i cieci baranku w tym cukrowym ublanku. Dodam szklolubkę, puka, kołace. To ja, mały kurtaczek, jestem długi, pusysty i z jajka się wyklułem. Thank you.
za opaski tam odjeżdża, żeby dziadzia i nie krzyczał, gdyby jak na nas to się będzie szkodkę mnie zmaknięto. Kurtka. Zawsze lubić.
Księże proboszczu, szanowni państwo, jak widzieliśmy, trzynastka wcale nie musi być pechowa. Mimo że dzisiejsza biesiada karpacka, Wielkanoc, jest trzynastką z kolei, to jest chyba nadzwyczaj udana. Chciałbym w tym miejscu podziękować. Podziękować wszystkim, którzy dzisiaj prezentują swoje dzieła tutaj w Świeżowej. Podziękować wszystkim, którzy swoje dzieła wystawią jutro w Domu Kultury w Chorkówce. Wystawa będzie otwarta od jutra i będzie czynna do południa w Wielką Sobotę. Dziękuję przedszkolakom, dziękuję seniorom, dziękuję państwu za tak liczne przybycie, bo przecież dla kogoś, kto wystawia swoje dzieło sztuki, czy tutaj się prezentuje, najlepszą nagrodą to są gromkie brawa i duża frekwencja. Także serdecznie państwu dziękuję. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizatorom tej dzisiejszej uroczystości. Szanowni państwo, życzę zdrowych, radosnych świąt Wielkiej Nocy. Życzę tyle radości, tyle zadowolenia, ile dały nam te małe przedszkolaki podczas dzisiejszego przedstawienia. Wszystkiego najlepszego. Drodzy państwo, w imieniu Zarządu Koła Gospodyń Świeżowej pragnę podziękować zaproszonym gościom za zaszczycenie nas swoją obecnością. Dziękuję władzom gminnym i powiatowym, radnym gminy Chorkówka i sołtysom. Kłaniam się księdzu proboszczowi. Drogie koleżanki z kół gospodyń, dziękuję za przybycie i za to, że potraficie zrobić coś z niczego, reprezentując poszczególne wsi i gminy Chorkówka. Teraz zwracam się z podziękowaniem do osób, które pomogli nam w zorganizowaniu dzisiejszej uroczystości. Dziękuję państwu, Alinie i Zenonowi Celeją. Dziękuję pani Marii i Andrzejowi Żonę. Dziękuję pani Małgorzacie i Markowi Pelczarom. Pani Annie i Mieczysławowi Czelnym. Pani Krystynie i Stanisławowi Czechom. Oraz osobie tylko nam wiadomej, która przyczyniła się anonimowo do naszej uroczystości. Chciałam serdecznie podziękować sołtysowi wsi, a zarazem radnej, pani Alinie Celej, za ogromną pomoc. Oraz radnemu panu Mieczysławowi Czelnemu. A teraz najserdeczniej, jak tylko potrafię, podziękuję pani dyrektor Zespołu Szkół Świeżowej, pani Małgorzacie Pelczar, za udostępnienie sali,
za przygotowanie dekoracji, za wszelkie dobro, jakie otrzymujemy od dyrekcji grona pedagogicznego. I muszę powiedzieć, że przy takim wsparciu ze strony szkoły organizowanie takich imprez nie jest trudne. Panie dyrektorze Gminnego Ośrodka Kultury, serdecznie dziękuję za wsparcie, dobre słowo i wszelaką pomoc. Dziękuję serdecznie. Dziękuję moim koleżankom z koła za kulinarne przygotowanie dzisiejszej imprezy. Pani Romanie Fruczkiewicz, Urszuli Wdowiarz, pani Alicji Jakubowskiej, Krystynie Szydło, Krystynie Czech, Barbarze Frydrych, Teresie Froń, pani Marii Żołni, Annie Krzysztyniak i Ani Wiernak. Dziękuję zespołowi seniorów. Dziękuję wspaniałym. Wychowawczyniom grupy przedszkolnej za przygotowanie części artystycznej i wykonawcom, tym najmłodszym. Dziękuję serdecznie. Dziękuję strażakom za pomoc w organizowaniu imprezy, sportowcom i wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania dzisiejszej uroczystości. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie wszystkim. Dziękuję. Jesteśmy narodem chrześcijańskim z wielkimi tradycjami. Wiele krajów, które są obok nas, nie mają takich tradycji. To, co odróżnia nas, Polaków, to są również przeżywane święta. Te święta Bożego Narodzenia i święta wielkanocne, do których się przygotowujemy, do które bardzo przeżywamy radośnie. Wszyscy ci, którzy cokolwiek przygotowują na święta, wiedzą, jak to wielki trud. I wiemy, jak wielki jest trud przygotować taką uroczystość, przygotować pokarmy, przygotować również występy. Dlatego bardzo tym wszystkim dziękuję. Równocześnie jeździmy po różnych krajach świata. I jakiś jest element, który nas Polaków odróżnia od innych. My wiemy, że dzisiaj chcą nam często usunąć te tradycje, które są zachowywane w naszych rodzinach, w naszych społeczeństwach. I dlatego tak pięknie jest, że to zachowujemy, że gmina podtrzymuje czy tą Wielkanoc Karpacką, czy inne okresy w ciągu całego roku. I dlatego musimy i powinniśmy te uroczystości jak najpiękniej się do nich przygotowywać i przeżywać, bo to powoduje, że jesteśmy właśnie kimś wielkim narodem, narodem polskim. Ponieważ przygotowując się do tego wystąpienia, przeczytam dosłownie króciutki wiersz Władysława Syrokomli, XIX-wiecznego poety, który mówi właśnie o tej uroczystości poświęcenia tych pokarmów wielkanocnych, które się odbywały dawniej bardzo, bardzo uroczyście w dworach i w domach przez gospodarzy czynione przygotowania. Władysław Syrokomla pisał o tym święcie, a po dworach ruch nieznany, wszędzie twarze u wesela, czyszczą domy, bielą ściany na przyjęcie Zbawiciela. Znad kominów walą dymy, że aż poczuć jest daleka. To obyczaj nasz rodzinny, to święcone się wypieka. Każda krząta się niewiasta, boś to dla niej ważne święto. Mięsa nacięto, chociaż ciężkim sercem bólem młody pieszczoch wychowany już pod nożem był barany, co Chrystusa jest symbolem. To pisał Władysław Syrokomla. Ja, składając życzenia jako proboszcz, jako kapłan, życzę wszystkim, aby Chrystus zmartwychwstały wszystkim udzielał potrzebnych łask, radości, radości i zgody, miłości w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie, w naszych społecznościach wioskowych, parafialnych, w naszym narodzie. A teraz nastąpi poświęcenie pokarmów.
Bogusz, a ty był kropiony? Byłem. Tak. Taki ministra? Ładnie. Zapraszamy teraz do... Do czego, szanowni państwo? Teraz zapraszamy do degustacji. Meczki przecudnej urody. I te żywe, i te sztuczne. Naprawdę, szanowni państwo, to co panie potrafią swoimi rękami uczynić w dziedzinie żywności i żywienia, to jest majstersztyk. Dobrze mówię? No właśnie. Za chwileczkę będziemy degustować to. Są przygotowane takie jednorazowe naczynia, gdzie będzie można skorzystać. Żurek już jest podgrzany. Żurek podgrzany? Tak, podgrzany, dobrze. No to, bo ciepły żurek jest właściwy. Super.